Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. We could have a lot of fun. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vivera, to jest kolejny odcinek gry Mafia 3 i dzisiaj wraz z Lincolnem zabieramy się za kolejną misję z wątku głównego. Dokładnie misja o nazwie Gorąca Guma i Zimna Krew, czyli nazwa bardzo ciekawa, która nie za bardzo sugeruje, co to może być celem tej misji tak naprawdę, aczkolwiek obstawiam, że krew się poleje i to w dużych ilościach. Okej, w takim razie, co tu jeszcze ciekawego? Ogólnie, co udało mi się zrobić między odcinkami, to zaraz wam pokażę. Mamy tutaj całe te południowe obszary zbadane, wszędzie są skrzynki połączeniowe już ogarnięte, podsłuchy pozakładane. Troszeczkę podbiłem te wszystkie biznesy, znaczy no poza tym biznesem Berka, gdzie na przykład Witowi mieliśmy dostarczyć elektronikę. Są to całkiem fajne, przyjemne misje, w których musimy odbić sobie ciężarówkę i to jest naprawdę taki spory tir z ładunkiem i potem sobie zajechać do jednego właśnie z tych biznesów. Znaczy inaczej, może nie do jednego, ale do konkretnego, tak jakby każdy biznes ma jedną taką swoją poboczną misję, przynajmniej tak póki co to wygląda. No dobra, no a ja jeszcze ogólnie jedna ciekawostka, zmieniłem samochód, dokładnie wybrałem ten, który wygląda przekozacko, to po pierwsze, a po drugie jest małą torpedą, który sobie jeździ jak szalony. Aczkolwiek i tak jeszcze chyba nie przebije naszego podstawowego samochodu, tego czarnego od Lincolna. Szczególnie, że udało mi się również go troszeczkę podrasować poprzez zakup przeróżnych umiejętności. Tak samo z Lincolnem, Lincoln też dostał troszeczkę buffa. Mamy co na przykład jedna taka umiejętność, że więcej tych zastrzyków adrenaliny możemy nosić. Tym razem jest to 6. No i mniej więcej tak to się prezentuje. Myślę, że najwyższy czas i pora, żeby się zabrać za te zadania wątku głównego, ponieważ na pewno interesująca fabuła, która ciekawie się tam rozwinie. Dobra, jest Donovan, więc chyba zaczynamy. I don't know how you people live down here. It's hot, it's humid. Most of the time it smells like that goddamn river. It smells all right to me. You know what it is. It stinks of mud. Wet, rotten mud. It's been buried down deep for way too fucking long. The Mekong Delta had that same goddamn stench. Hated it then. Hate it now. So, what'd you find out? Franco Frank Pagani runs Tikva Harbor. Reports up to Tommy Marcano. And he has a ship called the Tanager, which he uses to smuggle shit in and out of the city. For the past 8 months, he's been making regular trips to Bermuda. What's in Bermuda? Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. That's a lot of effort to reuse some old tables and slot machines. There's got to be something else going on. Yeah, unfortunately, we can't walk up to Frank and ask him. He's in Havana now and he isn't scheduled to be back anytime soon. And then we gotta force him to change his travel plans. Frank's businesses are centered around stolen cars and freight. Look for places that'll support that kind of activity. Once you start taking them down, he'll come home. All right. I'll put a tap on the Coast Guard and let you know when the Tanager contacts them. Okej, czyli mamy kolejną misję, która będzie wyglądać bardzo podobnie, obstawiam. O, mamy jakiś polski akcent, porozmawiać z Giną Kowalskiej. Gina Kowalskiej. Dobra, to jedziemy do Giny. Ogarniemy sobie temat z nią. Dobra, spadaj policjancie, nic tutaj do ciebie nie mam. Daj mi spokój, przecież dobrze było zaparkowane, w ogóle tych policjantów się namnożyło, fuck. Okej, dobra. Porucznik Frank Pagani. Frank Pagani, jak na lojalnego porucznika przystało, jest gotowy zrobić, co tylko trzeba, na każde wezwanie swojego capo, Tommy'ego Marcano. Frank martwi się tylko tym, jak zachować władzę w Tikva Harbor. Tikva Harbor. Wyeliminowanie Franka na pewno pozwoli zdobyć informacje, których będziesz mógł użyć przeciwko Tommy'emu Marcano. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Zanim ruszymy dalej, oczywiście musimy sobie odblokować skrzynkę, żeby tutaj troszeczkę mieć lepsze rozeznanie
w tym terenie. Okej, tu jest skrzynka. A bezpieczników to w ogóle mam tak dużo, że mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie mi potrzebne ich zbieranie. Aczkolwiek wydaje mi się to trochę uzależniającym zajęciem, więc... A jeżeli tam od czasu do czasu sobie coś ogarniemy, to myślę, że źle nie będzie. Dobra, moglibyśmy się zająć tutaj tymi gadkami, bo siedzą jacyś. Ale tak naprawdę wolałbym jednak się zająć misją i porozmawiać z naszą dziewczyną Kowalskiej. Teraz zobaczymy, czy nam powie, że jest z Polska. Że przyjechała tu z emigracją. Wraz z rodzicami. I zobaczymy, nie no, zobaczymy ogólnie, czy będzie tak stereotypowo przekazana, pokazana. Dobra, gdzieś tutaj, myślę, że hops. Okej, okay, Gina. Znaczy Gina, wydaje mi się, że to już musiała jednak być... urodzi się tutaj, nie? Bo Gina to raczej nie polskie imię. O kurde, no Polka jak w mordę strzelił, stereotypowa. So you the scary motherfucker who gonna deal with Junior Holland. Nice to meet you too, lady. Set it down. I don't mean anything by it. I'm Gina Kowalski. My old man and I used to boost cars with Junior before he decided to bring us and throw in with Marcano. I don't see your old man around. Died in a cell upstate around Easton. Oh. Sorry. You shouldn't have got caught. Junior's running cars out of the best old gas station around the way. Got some pros that come around with high-end rides. Hell, he even got a sideline bootlegging gasoline from the refinery. Where the car's going? He sells some here, but knowing how many nice new rides gone missing lately, I'm guessing Junior's getting ready to run a bunch in a shipment out of town. If he's got people out on the street, I'll get him to talk. Maybe even get word about the pros he's got working for him. See you around, Gina. His boys don't scare easy, but you still need to get some of them to talk. Dobra, nie ma problemu. Dobra, w takim razie schematycznie podchodzimy do kolejnego zadania. Dobra, wydaje mi się, że przygotowani jesteśmy całkiem nieźle. Granaty... również mamy... Dobra, co by mi tak potrzeba, to jednak dostawa. Weźmiemy sobie kamizelkę. Tak, in case. Tu ładne fury stoją, ale tak jak mówiłem, wolę powiedzieć tym naszym nowym odkryciem. Troszkę go potestujemy, a potem wrócimy do naszej fury, która też troszeczkę przeszła i liftingu, i małej modernizacji. Więc teraz jeździ się nią całkiem nieźle. Znaczy zawsze nią jeździło bardzo dobrze, ale w tym momencie to już jest w ogóle jakaś mega potęga. Dobra, co zobaczmy tak, na mapie. Co my tu mamy? Okej, tu nieopodal mamy porozmawiać z Pablem Duart. A na jaki temat? Pablo postanowił ci pomóc z bardziej osobistej przyczyny, która ma na pierwsze Fidel, a na drugie Castro. Okej, dobra, tu jest kolejna misja, kradzież samochodów. Tutaj również niż dostawę kradzionych samochodów, ale tu mamy jeszcze coś. Okej. Dobra, tutaj niedaleko widzę, jest jakaś misja. Aczkolwiek ona chyba nie jest zaznaczona w ogóle na mapie. Nie jest. Dobra, to jest to kółeczko. Znaczy ta felga, tak naprawdę. Dobra, no w takim razie jedziemy. Zaczynamy od akcji. O kurde, ale tego tam jest dużo. Pytanie, jak my zniszczymy te samochody, jak nie mamy granatów za bardzo? I pytanie, gdzie tu jest wejście? Okej, spróbujmy może tędy. Tak, dokładnie, tu już jest jakiś gatek sobie stoi. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery osoby tutaj. No okej, dobra, myślę, że możemy zaczynać. Hey, you, got me nothing left you to bury.
Okay, czy ja dam radę tam gdzieś granata wysłać? A, zobaczmy. Wow, 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 nieźle. Okej, dobra, kolejny załatwiony. Kamizelka mi zeszła troszeczkę, ale myślę, że nie będzie tak najgorzej. Okej, ostatni już tutaj ziomeczek nam został. Czekaj, czy dam się. Ej, mogę do niego strzelać, ale przez tą osłonę. Nie wiem, czy tam jeszcze siedzi, ale chyba tak, nie? Gdzie ty jesteś, gościu? No jesteś tu. Dobra, załatwiony. Chowamy sobie broń i tak, zbieramy najpierw amunicję. Też, żeby tutaj ograniczyć koszty. Nie jestem przekonany do tej broni. Dobra, weźmiemy sobie nadal naszego kałacha, powiedzmy. Jest bardzo podobny, więc tak sobie będę go nazywał. Nie wiem, czy po prostu tutaj twórcy za bardzo nie mogli używać tych broni. Dobra, mamy jeszcze zniszczyć trochę samochodów. Aczkolwiek mnie to trochę martwi. No nie, dobra, tutaj mamy tak. Myślę, że tak, to możemy załatwić w ten sposób. Fajerwerki. Okej, no i tego za bardzo nie mamy jak, ale myślę, że możemy sobie na przykład podjechać tutaj, o. Nie, zobaczmy, czy się uda to wysadzić. Nie, średnio to poszło. Dobra, w takim razie... Okej, w ogóle to tak, to ja tu jeszcze widzę jakąś gdzieś jedną furę do rozwalenia. Okej, ale skoro mamy to zniszczyć, może... Mam taki pomysł, nie? Żeby tutaj sobie po prostu wjechać. No i kurde, no i to musi jakoś zadziałać. To mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy chcę te granaty zużywać, mamy dwa tylko. Dobra, no nie, spróbujmy tak najpierw. Kurde, no nie za bardzo. Nie chce się to auto zepsuć, no bez... No, w końcu. Dobra, i w ogóle udało się chyba nam załatwić totalnie tą misję. Dobra, nie jestem pewien w ogóle, to chyba... A, bo dobra, to zaczęło padać. To tak tam napierdziela. Dobra, to trochę ciszej. No dobra, w takim razie załatwiona ta misja. Bardzo fajna, podobało mi się to rozwalanie samochodów. Zobaczmy, co jest kolejnego na naszej liście. Myślę, że możemy podjechać tutaj. To jest kolejne miejsce, które odwiedzimy. Też mamy zniszczyć ukryte samochody, czyli bardzo podobna misja do tej, którą właśnie wykonywaliśmy. Czy jest nasza bryka? Dobra, tutaj niedaleko. No, no zobaczymy. Zobaczymy teraz tą misję. Fajnie się niszczy te samochody. Całe szczęście udało się tymi koktajlami Mołotowa to załatwić. No, troszeczkę mnie ostatnio, nie wiem, tam kilka odcinków temu próbowałem zniszczyć chyba ciężarówkę. Ale koktajlami Mołotowa to totalnie mi to nie szło. Dlatego martwiłem się, że tutaj też to nie pójdzie, ale no, jak widać udało się, więc mamy jeszcze troszeczkę zapasu chyba z tego co... Nie mamy żadnego koktajlu, ale mamy jeszcze dwa granaty, więc powinno się udać rozpykać kolejną misję. Jakby co, to sobie zadzwonimy po zaopatrzenie. Kupimy sobie dodatkowych... Kurde, no się to policja nie napatrzyła.
Okej, dobra. Myślę, że skorzystamy z naszej usługi. Dobra, no jedziemy do misji, żeby nie tracić czasu. Tutaj do góry? Nie, oni gdzieś są tam na dole chyba. Z tego co mi się wydaje. No gościu, idź stąd, co będziesz tu stał. Dobra, tutaj gdzieś, dobra, nie. To już wysiadamy, już nie ma co tutaj się pałętać samochodem. Okej, czy my jesteśmy przygotowani w ogóle? Tak, myślę, że spokojnie. O! Myślę, że po prostu zrobimy sobie to... to bez sensu wyszło. O kurde! To mnie zaskoczył. Dobra, załatwiony. I pytanie, jak ja mam rozwalić tą furę, kurde. Okej, wskoczył nam granat przynajmniej, tyle dobrze. Wiem, mówiłem, że części nie będę zbierał, ale kurde, one są naprawdę uzależniające. Ja po prostu to są, no niestety, gry są takie, że oferują nam na przykład jakiś sposób tutaj znajdzie i tak dalej. Ja po prostu nie mogę przejść obojętnie obok przeróżnych przedmiotów. A na przykład jeżeli gram sobie, dajmy na to w jakiegoś RPG-a, gdzie sobie zbieramy na przykład sprzęcior. Nie wiem, załóżmy jakiś tam Skyrim. Gdzie jest bardzo dużo tych wszystkich różnych pierdół, no to ja mam po prostu chorobliwie zbieram wszystko totalnie, co jest. No i potem mam cały czas problem z udźwigiem, bo no wiadomo, miejsce w plecaczku się kończy, a ja jak głupi wszystko zbieram. Dobra, jedziemy do kolejnej skrzynki i do kolejnych zadań. Tu jeszcze nam zostało do zniszczenia tak naprawdę 1100, co jest ciekawe. Więc będziemy musieli sobie z tym tutaj gościem porozmawiać. Mam zabić zawodowych złodziei samochodów, juniora. Zostało 1100. Dobra, no to w takim razie myślę, że tu możemy jechać ewentualnie gdzieś tutaj skrzynki sobie ogarnąć po drodze. Mamy raz, dwa, trzy. No to myślę, że akurat trzy mniej więcej po drodze. Myślę, że możemy to ogarnąć. W końcu dobre rozeznanie w misji, gdzie, co i jak dobrze wiedzieć. Kurde! Ale pech. A to przez to, że jest ślisko, to nie daliśmy rady wyhamować. Dobra, no mam nadzieję, że uda się szybko pitnąć policji. Dobra, tutaj w lewo. No, kurde, no, odwalcie się. Okej, dobra, powinno się udać zwiać. Dobra, i od razu sobie weźmiemy tutaj dyspozytorkę policji, niech ona się zajmie sprawą. No dobra, jesteśmy czyści, całe szczęście. Dobra, no już się już nam nie zrobiło, zrobiło nam się bardzo nie po drodze do skrzynek, więc od razu jedziemy bezpośrednio tutaj do tego gościa. A ewentualnie między odcinkami sobie tutaj podkrywam te skrzynki. Wcześniej tak naprawdę jak sobie robiłem, odkrywałem te południowe wybrzeże, to miałem nadzieję podkrywać również skrzynki tutaj wszędzie. No ale jak się okazało, nie da się ich za bardzo znaleźć. Znaczy, no da się znaleźć, ale to jest naprawdę taki hill trafik, nie są w ogóle oznaczone na mapie. No więc stwierdziłem, że będzie to jednak za długo trwało. I że zajmiemy się tym, no po prostu, jeżeli będzie jakaś misja czy coś. Dobra, jesteśmy na miejscu. Niedaleko. Dobra, ilu mam tych gadków? Na pewno dwóch. Co najmniej dwóch. Dobra, myślę, że zrobimy to raczej po cichu tym razem. Dobra, widzę czterech, nie znam najgorzej. Trzeba zabić wartownika, trzeba było zabić tamtego. Okej, myślę, że możemy się tak zabawić z nimi.
Dobre. Spoko. GG easy, że tak powiem. Co my tu mamy? O kurde, fury widzę sobie takie zgarnęli. Ta jest ładna. Te zielone nie za bardzo. No nie brałbym, nie brał. Z tyłu dosyć podobne, znaczy no tak na pierwszy rzut oka, bo światła totalnie mi się tutaj różnią. Dobra, zbieramy hajs, nie ma co tutaj marnować czasu, lecimy. Myślę, że pogadamy sobie z Giną. Nie, myślę, że sobie porozmawiamy tutaj z gościem. Ponieważ mieszka niedaleko. A może nie mieszka, ale urzęduje sobie tutaj niedaleko. Dobra, i myślę, że tutaj po prostu pojedziemy przed siebie. Aczkolwiek GPS za bardzo nam to nie pokazuje trasy, no ale to nie ma co się dziwić. Mam nadzieję, że po prostu to będzie jakieś przejście. Tak, dokładnie gdzieś tędy. No i spoko. Siedzi sobie tutaj w baraczku. O kurde, co ty za jeden? I think you've been waiting for me. Yeah, Pablo Duarte. You with the company? Not exactly. There gonna be a problem. If you can help keep money from going to those communist bastards in Cuba, then no. You with the Cuban Revolutionary Council? I made it through that disaster back in 61. Ended up here. I still have connections though. It's how Frank Tagani's smuggling operation got on my radar. His man, Pops Holland, runs the freight yard. Does a lot of business with Havana. All that commie talk about common ownership is so much bullshit, it's sickening. Those hijos de puta only care about money. Since losing River Row, Pops has had to resort to airdrops. They move them around, so you'll have to find out where they're happening. I'm sure Pops' people will be more than happy to help me out. I'll be back, Pablo. Because working for Pops Holland know what he's up to. You're gonna need to get at them. Okej, tym razem jakiś tatusiek. Będziemy musieli się nim zająć. Okej, tu jest kolejna misja. Ale on coś wspominał, właśnie coś tutaj wspominał, że to jest na takim szerszym obszarze chyba. I tu jeszcze mamy kradzież samochodów, to też możemy sobie wykonać oczywiście. Ale myślę, że zajmiemy się najpierw... to są dwie misje, więc najpierw się zajmiemy tutaj. Tu najpierw będzie eliminacja jakiegoś soldati. Więc od tego zaczniemy. Istotne jest to, żeby wykonywać te misje tak naprawdę wszystkie, które są dostępne w ramach jednego, powiedzmy, takiego głównego zadania fabularnego. Bo potem ci bossowie i ci pomniejsi to po pierwsze i ci więksi potem mają troszkę więcej wsparcia. To oczywiście troszeczkę utrudnia nam zadanie. Znaczy to nie jest jakieś to bardzo, bardzo utrudnione, no ale wiadomo, że jeżeli możemy to sobie to ułatwić, to czemu nie? No dobra, dzwonimy jeszcze po zaopatrzenie i zaraz ogarniamy temat. Dobra, gdzie jest żuk z dostawą? Tutaj, bardzo ładnie. O, idealne parkowanie moim zdaniem. Dobra, bierzemy tak. Amunicję mamy na maksa w sumie. To nie jest jakiś... tu również. Kamizelkę tylko, tak? Dobra. No dobra, w sumie jeszcze mogliśmy wziąć mołotowy, ale... O kurde, widzę, że oni tutaj grubo jadą z koksem. Dobra, zobaczmy jak nam to pójdzie. Z tego zrobimy tak. Kurde, oni tu ich leją ostro. Dobra, tego sobie na razie darujemy. Trzy mordę, nikt nie zwrócił uwagi. Spoko. Ale dowalmy temu. Dobra, to tyle było po cichu załatwiania sprawy. Żeby nam ten nie zwiał. Nie. Dobry strzał i po nim. Dobra, co jeszcze mamy? Wartownik tam. Tam jeszcze jakiś gość. Dobra, wartownika, nie? W pierwszej kolejności lepiej rozwalić. No właśnie. Monkey kill it time.
Spoko. Nie no, bez problemu w ogóle te misje. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj tak naprawdę do rozwalenia. Okej, okay, niestety nie młotem, tylko kilofem będziemy... Kilofem, kuźwa. Łomem to wszystko ogarniać. Niestety. Dobra, tu jeszcze jest kolejny. Ej, tu jeszcze idzie jakiś przeciwnik. Skąd się tu wziął w ogóle? Myślałem, że wszystkie załatwiliśmy. Ale oczywiście nie są oni w ogóle żadnym zagrożeniem. Tam jeszcze dwóch. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, gdzie te skrzynki. I tu jest kolejna. Kurde, że nie da się tego rozwalać jakoś bardziej tak... uniwersalnie, aczkolwiek nie chciałbym tutaj chyba granatów zużywać na to. Dobra, jeszcze jeden tam. Znaczy, jeszcze jedna skrzynka. Dobra, czy coś jeszcze? Nie, dobra, wygląda, że czysto. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy tych przeciwników, mamy jeszcze skrzynkę, więc to sobie ogarniemy na szybciochu. Takich dwóch gałganów w ogóle gdzieś łazi. Tak bez sensu. No i stoją sobie tam. Ploteczki, ploteczki. Dobra, nie wiem, czy to nie był jakiś cywil, ten jeden. Niestety, nie uwagi, chwila nie uwagi i kończy gość z całkiem sporą ilością ołowiu w głowie. Dobra, skrzynka gdzieś tutaj. Chyba na zewnątrz. Więc sobie ją ogarniemy i jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że jedno zadanie sobie zaliczymy. I w ten sposób będziemy mieli tutaj przekrój wszystkich zadań obecnie dostępnych w tej misji. Okej, okay, zerknijmy sobie. No, tu jeszcze jest sporo tych zadanek. Ale myślę, że tak. Dobra, myślę, że tym się zajmiemy. Tu mamy przesłuchać radiooperatora, a tutaj mamy co? Ukraść po prostu forsę z przemytu. Dobra, no myślę, że takie wiadomo, o co chodzi w tych misjach. Więc resztę sobie wykonam poza odcinkiem, obstawiam. No i w następnym ogarniemy dwóch soldati. Czy tam tych dwóch bossów, nie wiem dokładnie jak oni tam mają stopnie, jeżeli chodzi o tą dzielnicę. Dobra, zobaczmy gdzie, tam, okej. Dobra, no to jedziemy z Hoxem. Bandziory, że tak powiem, same się nie zabiją, więc nie ma co zwlekać. Aczkolwiek tutaj chyba jest tylko przesłuchanie, więc raczej nie będziemy tutaj się jakoś bardzo zabawiać w mordowanie. Okej, okay. Całkiem nieźle. No nieźle to wyszło, muszę przyznać. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Z tego co widzę, spory tutaj mamy... Sporo mamy przeciwników, to raz, a dwa, nie za bardzo wiem, którędy tutaj się wchodzi. Może tędy? Jakoś? Coś? Może tędy? Czemu nie? Dobra, myślę, że tutaj jest spoko. Tu jest wartownik, tutaj jest jakiś... Chyba jakiś gość, ale niezainteresowany. Jest sporo wartowników, gdzie trzeba uważać. Okej, okay, tego się udało szybciutko rozwalić. Dobra, wygląda to, że czysto w miarę. Tutaj chyba dużo przeciwników. Kurde,
kurde, nie umiem wycelować w jego głowę. Ej, ale tamtego ja nie zabiłem, no to nie wiem, co oni się tam stresują. Dobra, fuck this. Jedziemy z koksem. Trzeba było nie wchodzić pod lufę. Dobra, ten się tam wychyla. Już nie. Okej, do góry, na dół, nie wiem gdzie tutaj. Dobra, tutaj na dole jeszcze widzę, są jakieś ziomeczki. No to chyba górą tutaj da się jakoś ładnie wejść. Okej, dobra, wygląda spoko. Dobra, widzę, że tu mam taki spory magazyn i obstawiam, że gdzieś tutaj jakaś misja będzie jeszcze do wykonania. Dobra, tego mam przesłuchać. Dobra, my to łapiemy gnoja, nie? Okej, oszczędzimy. No i dobra. Temat ogarnięty. Mam tu sporo jeszcze tych skrzynek do zniszczenia. Dobra, kilku przeciwników też by chyba się tutaj znalazło. Jest jakiś wartownik. Dobra, już go nie ma oczywiście. Dobra, i pytanie, czy mamy tak. Mamy granaty? Mamy granaty. Możemy sobie zrobić na przykład... Dobra, bez problemu. No, gdzieś jeszcze jakiś in... Dobra, ty se zgiń. Gdzieś tam turlał. Kolejny załatwiony. A, dobra, możemy to też niszczyć normalnie, ze spluwy. A, myślę, że nie ma co. Amunicja dosyć tania w tych czasach, więc... Możemy sobie do tych skrzynek po prostu strzelać. Widzę jeszcze tak, mamy u góry 4 jakieś rzeczy do ogarnięcia. Troszeczkę skrzynek tu i tam. Wow. A coś jeszcze? Tak, jeszcze dostaje jedna skrzynka. Tu się widzę, samochód całkowicie zepsuł. Tutaj skrzynki kolejne. Dobra, gitarka. I tak jak mówię, jeszcze tutaj u góry mamy jakieś znajdźki. O, bardzo ładnie jest ta kamizelka, aczkolwiek nie jest chyba mi potrzebna, bo mam prawie całą. Ale zabierzemy. Zobaczmy, co tutaj. Jakiś gun lepszy. No, całkiem niezły. Ale jednak wolę tego. Dobra, tu jeszcze gdzieś jakiś hajsik. Jeszcze gdzieś... jakiś zastrzyk adrenalinki. No kurde, to jest tam, w środku. Ja nie zauważyłem tego. Dobra. A kurde! Ajajaj. Nie to, fuck. No nie, niepotrzebnie mi się kamizelka teraz. Zniszczyła. Dobra, weźmiemy hajs. Tutaj nic niepotrzebne. Dobra, mamy chyba wszystko, nie? O, wow. Ej, uda nam się opuścić statek, super. Nie wiem po co, ale... Ogólnie fajna sprawa. I co jeszcze tutaj? Ta miejscowa chyba ogarnięta całkowicie. Dobra, no to w takim razie myślę, że mamy tutaj wszystko. Następna sprawa. Następna sprawa, jaką się zajmiemy, to tutaj porozmawiamy z Giną Kowalski na temat tego, że Junior już zwrócił na nas uwagę. No i tutaj pogadamy z Pablo. Ale tu mamy jeszcze troszeczkę misji do wykonania, więc ja między odcinkami sobie to ogarnę. No i zobaczymy te dwie misje, takie główniejsze, fabularne. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego do zrobienia. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. Hej, hej!